Dzień dobry, tu pan Perfekt. Jazda próbna kuchni Blum już była na moim kanale, ale dzisiaj chciałem wam pokazać najnowszy system marki Blum, system, który nazywa się Revego. Można go oczywiście zobaczyć w naszym salonie na żywo, ale chodźcie za mną, pokażę wam, co to takiego. Jeżeli zależy ci na minimalizmie w twoim domu lub mieszkaniu, to system Revego jest idealnym rozwiązaniem. Zanim wam pokażę, o co chodzi, to zobaczcie, jakie ciekawostki Blum ma w swojej ofercie. Mianowicie półka pod klawiaturę, która się blokuje, jest bardzo stabilna i sztywna. Tu ją zwalniamy i możemy schować. No i szuflady. Szuflady jak w biurku z przegródkami, bardzo minimalistyczne. Niższe czy wyższe, w zależności od tego, co potrzebujemy w tych szufladach schować. Oczywiście z cichym domykiem, płaskie boczki. Zanim przejdę do meritum, to wyobraźcie sobie, że chcemy ukryć w swoim domu właśnie takie biurko, przy którym pracujemy, bo jest umiejscowione w salonie ze względu na to, że mamy mało miejsca, albo zlewozmywak, który nie do końca zawsze jest śliczny, czysty i pusty od naczyń. To właśnie system Revego przychodzi nam z pomocą. Występuje jednoskrzydłowy i dwuskrzydłowy. I tak tutaj, w tym ekspozytorze, z lewej strony zainstalowany jest system jednoskrzydłowy, a z prawej strony system dwuskrzydłowy. Czyli po prostu naciskamy, ten system nam wyjeżdża, rozchyla się, rozkłada się i dzięki temu mamy taką szafę, która może kryć różne zawartości. Może to być nawet przejście do innego pomieszczenia, takie tajemne. Oczywiście możemy zamontować z prawej i z lewej strony dwuskrzydłowe drzwi i wymiary też na stronie Bluma można sobie sprawdzić, jakie te panele mogą być szerokie. I w równie prosty sposób chowamy te panele, czyli przesuwamy to na prawą stronę. Wciskamy i bardzo estetycznie, minimalistycznie nam to w meblu wygląda. A jak potrzebujemy schować, no to po prostu jednym ruchem ręki, nawet dziecko tak naprawdę może to obsłużyć i zamaskować cały bałagan, który ma na biurku. W górnej części ekspozytora umieszczona jest taka minimalistyczna półka, bez żadnych łączeń, przeszklona, którą naciskamy i ona nam się automatycznie na podnośnikach podnosi do góry. W momencie, kiedy ją chcemy zamknąć, dociskamy i zamykamy. Także też bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które może być dostępne w marce Blum. Dajcie znać w komentarzach, czy system Revego wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.